Cześć wam dzisiaj, ja jest wizu wizualnie witam Was w grze, która nazywa się Genshin Impact W serii o tym samym tytule w odcinku, w którym jest praktycznie wszystko. Mamy sensowne liki, mamy liki z dolnej części ciała i z wizowej kolekcji rzeczy, o których jeszcze nie powinien mówić. Mamy rzeczy z likami niezwiązane, mamy lekki woz, który jest mega przerażający, więc będzie troszkę uhuhuhu, klimatu. Jest rata. W tym odcinku jest praktycznie wszystko. Lecimy, więc zacznijmy od tego, że był reset Abysa. Przypominam, miałem przypominać, zapomniałem przypomnieć więc przypominam wam teraz, gdzie jest. Zgubiłem abys. abys Abys! O, tu jest. Więc jeżeli nie zrobiliście jeszcze Abysa, to jest dobry moment, żeby to pyknąć, bo powoli zbliżamy się do końca miesiąca, co by oznaczało, że będzie kolejny reset Abysa i kolejny Primożem se do przygarnięcia, a Kirara się sama nie złapie, ewentualnie co wy tam chcecie. O tym porozmawiamy jeszcze dzisiaj więcej, bo jest nowa rotacja od Team China, właściwie dwie nowe rotacje od Team China, dwie nowe ramówki, co może oznaczać, że któraś z nich wam bardzo podejdzie i będziecie trzymali kciuki jakby nie wiadomo co, żeby jednak to się spełniło, jednak to było prawdą, więc... Przeskakując dalej, mamy evencik, który wystartował bodajże przed wczoraj chyba Brewing Developments, o którym zapomniałem w ogóle stwierdzić, zapomniałem zacząć go robić, będę za chwilę to ruszał na drugim końcu sobie na starcie. Dajcie znać jakie są wasze wyrażenia, czy wam się to podoba czy nie, czy to jest to czego chcielibyście więcej w Gęszynie, czy z drugiej strony taki ech, kolejny mech event do klikania do przygarnięcia primorzemcy. Primorzemcy, primorzemcy i do zapomnienia, że w ogóle to miało miejsce, więc to te strony oczywiście, jeżeli jeszcze nie porobiliście, troszkę Primogamów jest ukrytych, bo to w sumie jest dalej mniej lub bardziej początek aktualizacji. No może już nie sam sam początek, no ale jest nowa aktualizacja, więc dużo primogemów powinno być do wzięcia. W tej aktualizacji jest sporo primogemów, co więcej, dopiero startujemy. Najważniejsze eventy przed nami, największe paczki primogemowe, dopiero będą do tupnięcia z eventów. Przeskakując dalej do tej mini lekcji WOS-u, jeżeli to można nazwać lekcją WOS-u, bo to jest z nami bezpośrednio związane, niestety, ale uderza od nas z całkowicie niespodziewanej strony, przynajmniej na chwilę obecną, czyli od Washington Post, jednego z tych amerykańskich mega szmatławców, który zrobił ostatnio strasznie dziwne. Rzecz, to znaczy, żebyśmy się dobrze rozumieli, praca dziennikarza w większości polega na takiej zabawie, jaką ja robię, tylko na poważnie. Znaczy, się macie kontakt z ludźmi, którzy są w jakimś insidzie, czyli tak zwanymi likerami. Dostajecie informacje i przedstawiacie je tak, żeby to było zgodnie z prawem. Czasami mówiąc na przykład o kontrowersyjnych rzeczach, tak jak miało miejsce to w tym przypadku. Był koleś, który robi dla wojska amerykańskiego i który przekazał informacje do mediów o tym, że to, co oficjalnie mówi wojsko, to nie jest prawda, działają na szkodę amerykańskiego podatnika. Działają na szkodę Amerykanów Konkretnie chodzi o naszych sąsiadów, o tą wojnę tutaj I dlaczego nie będzie szybkiego rozwiązania Bo niektórzy mają w tym interesik, żeby szybkiego rozwiązania nie było Więc z perspektywy dziennikarzy To jest takie, zrobić co się da Żeby ten koleś był bezpieczny I raz, z powodów etycznych, to jest bardzo ważna sprawa O której powinno być bardzo, bardzo, bardzo głośno Plus, insight to jest zawsze coś ciekawego Tak działało dziennikarstwo od bardzo dawna I dopiero w ostatnich latach się zrobiło Jakoś tak, że dziennikarze stoją po stronie Władzy kontra społeczeństwo I Washington Post jest dokładnie przykład tego, więc nie FBI namierzyło dzieciaka. On 21 lat wygląda jak dzieciak troszeczkę, ale, ale no, no w sumie dorosły facet, nie. Więc to nie FBI namierzyło gościa i próbowało wyciągnąć względem niego konsekwencje, tylko dziennikarze, którzy powinni żyć z promowania takich informacji, nakręcania tego takiego, no, no nie chciałam powiedzieć hypu, nakręcania dramy, że władza nas okłamuje i za nasze podatki lecą mordować miliony. Na tej zasadzie to powinno być, nie? Więc to było takie, że Washington Post, o jak wy śmiecie pokazywać że nasza władza kłamie, zlokalizowali gościa i w sumie go praktycznie wydali FBI. Masakra! To jest dokładnie odwrotność tego, co powinniśmy mieć, więc dlaczego to dla nas ma znaczenie i dlaczego to przytaczam jako lekcję wos -u? Bo wszelkie informacje, które poszły na temat szczerości lub nieszczerości władzy, leciały przez Discorda. Oni sobie siedzieli na wątku Discordowym, koleż, który nie likował informacje, bo te, które on dostał, nie były z pieczątką tajne przez poufne, on po prostu się dzielił informacjami, do których miał dostęp, co legalnie mógł zrobić, za co odpowie tak, jakby zrobił coś innego, bo, bo, bo w takim świecie żyjemy Więc koleś, który na Discordzie siedział i rozmawiał o tym, co widział I rozmawiał o tym, co ma miejsce, a co miejsca mieć nie powinno, oberwie I teraz nagle to, to się wszystko łączy w kilka wątków, bo władza amerykańska Dospołu, ramię w ramię, ze władzą chińską, wiecie, tutaj będzie duet <śledzimy> to, jest, to jest tak absurdalne w tej sytuacji, wiecie Dwa supermocarstwa, które stają naprzeciwko siebie o, 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 Discord! Patrzcie, po środku jest Discord! Na którym ludzie siedzą i korzystają z wolności słowa. Trzeba to ukrócić! Tak, zarówno władza amerykańska, jak i chińska bardzo teraz przygląda się Discordowi, co oznacza, że wszelcy likerzy, również ci zajmujący się na przykład sprzętem, hardwarem, gadającym o parametrach nadchodzących dopiero kart graficznych, to jest też coś, czemu Nvidia z kolei bardzo chciałaby przykrócić nóżki, więc... No i jeszcze są takie rzeczy jak Genshin Impact, Honkai Star Rail czy jakakolwiek inna gierka, w której ludzie, którzy się rajcują i mają dostęp do jakichś informacji, do których weszli czasami w legalny sposób, czasami w średnio legalny sposób, dzielą się tymi informacjami i. No, jest jak jest! I teraz, i teraz władza będzie tutaj maczała paluszki w tym wszystkim. I co było, jak nie było, oczywiście kurier wjechał więc to wszystko sprowadza się do takiej rzeczy, która nazywa się Gamergate. I polecam wam przeczytać, co mają obie strony do powiedzenia na temat Gamergate. To jest drama sprzed, nie wiem, 10, może w 20. nie, 20 lat jeszcze nie, ale to jest głupia drama, w której dziennikarze kłamali, ludzie złapali ich na kłamaniu, więc dziennikarze zaczęli wykorzystywać platformę, którą mają, żeby nakręcić hejt na graczy i gracze stali się. Kozłem ofiarnym wszystkich problemów świata, wszystkich dram od tamtego czasu, i ludzie teraz pracujący dla Washington Post kontynuują jakby ten wątek. Dlaczego liker, który pokazał, że amerykańska władza kłamie, jest zły? Dlatego, że jest graczem, siedział na Discordzie dla graczy. I to jest główny powód, dla którego on jest zły. Demonizacja graczy, czyli nas, jest tak absurdalna w amerykańskim żurnalizmie, że to jest niewyobrażalne. No ale dobra, lecimy dalej, bo mamy dzisiaj bardzo ciekawe rzeczy, a... wnoszenie paczek do domu zaparło mi dech w piersiach, więc uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery i spekulacje, jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć dalej, pamiętajcie wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem oka i jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tych informacji muszą okazać się prawdziwe, niektóre z nich mogą być e, trefne od samego początku, inne mogą być prawdziwe w w momencie wycieku i zmienić się do chwili wejścia na serwery live. Więc zacznijmy od kirary i Kirarowego pudełka i zamieszania, jakie z tym mamy, czyli coś, co było kiedyś poruszane już na odcinku mieliśmy w sumie dialog w komentarzach, co jest grane, bo w opisie jest coś innego niż to, co się faktycznie dzieje. Więc wcześniejszy przecieki. jaki mieliśmy na ten temat, opierał się czysto o to, co ludzie widzieli na zamkniętej becie, tej poprzedniej becie, która była, do której ludzie normalnie nie mieli dostępu, więc gadaliśmy, że a ona tam nie zużywa energii, podczas wspinania się jada, 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 jada. Teraz mam informację od ludzi, Którzy grają Kirarą i mówią, że jest tak. Kiedy odpali swojego elemental skilla nie zużywa staminy na poruszanie się, ale zużywa normalną ilość staminy podczas wspinaczki, z tym, że wspina się znacznie szybciej, czyli wspina się tak, jakbyście cały czas skakali, a zużycie staminy jest takie, jakbyście się normalnie wspinali do góry. Więc teoretycznie na chwilę obecną od tych ludzi, z którymi miałem kontakt, zużycie staminy podczas wspinaczki ma miejsce. Wcześniej była informacja, że w ogóle nie będzie zużywała energii podczas wspinania się po ścianach. Więc okej, okay. w opisie jest. Jest dokładnie odwrotnie. Szalają teraz w internecie screenshoty z obecnej bety, gdzie jest opis tego, co powinno być. I w opisie jest, że zużywać będzie więcej staminy niż normalnie. To nie ma miejsca podczas gameplayu. Mam kontakt co najmniej z, z dwiema osobami, które na kierarze śmigają i mówią, że ona zużywa mniej staminy po odpaleniu elemental skilla, ale w opisie faktycznie jest, że powinna zużywać więcej. Więc jest zamieszanie prawdopodobnie jest błąd w tłumaczeniu niefunkcjonalności. I zobaczymy w praktyce, jak to ma być. Kiedy ona jest w trybie pudełka, przynajmniej na poprzedniej wersji obecnej nie trwającej, zamkniętej bety, nie wiem, bo, bo była aktualizacja, nie wiem jak jest teraz. I wtedy było tak, że podczas poruszania i wspinaczki nie wyświetlało się to UI ze zmęczeniem, co oznacza, że jeżeli zużywało się staminę, to nie było tego widać, nie było tego, tego, tego znacznika z żółtą energią obok nas, co oznacza, że można było spaść z góry nie wiedząc o tym, że kończy nam się energia. Z tym, że jeżeli dobrze rozumiem, forma pudełka nie trwała na tyle długo, żeby dało się wspiąć po ścianie tak wysoko, żeby energia się skończyła, bo ona się kończyła w normalnym tempie, a myśmy się poruszali szybko więc nie miało to miejsca przy żadnej osobie, która to testowała, z którą miałem kontakt, więc wygląda to w ten sposób. Przechodzimy dalej do w sumie jednej z najważniejszych informacji dzisiejszego odcinka, dla niektórych, chociaż z mojej strony to nie jest najważniejsze info. Więc ramówka. Mamy za Team China dwie wersje ramówki na aktualizację 3.7, one są może nie tyle bardzo sus, bo to wygląda bardzo podobnie, jeżeli chodzi o postacie, które się tam pojawiają, ale są dwie wersje ustawienia kto, gdzie i kiedy, więc do tego już przechodzimy, ale najpierw chciałbym powiedzieć, że dalej nie ma żadnej informacji o Kokomi, informacja o Albedo, którą Wam wrzucałem, była wtedy podkreślona sus, że to chodzi o broń, i nie wydaje mi się, żeby to było na już. Ale wygląda tak, jakby to mogło być już wrzucone, ale raczej nie będzie na już, i faktycznie nie jest na już. Nie ma tutaj albedo i żongli. Bardzo mocno podnoszony przez wielu, kiedy moi twierdzili, że żongli jego nie powinno być w aktualizacji 3.7. Tutaj faktycznie nie ma żadnego śladu porządku. Więc jeżeli ktoś na żonga się nastawiał, to wygląda na to, że aktualizacja 3.8 najwcześniej. Z tym, że tak jak mówię, informacje od moich były, że on powinien być w aktualizacji 4.0 w drugiej połowie, na drugiej fazie banerowej, bo w każdej fazie banerowej powinien być jeden Arhon. Jeżeli to są prawdziwe informacje, i Michojo nie zmieni zdania od tamtego czasu, co oczywiście uczynić może jak najbardziej tak. Więc lecimy, mamy dwie wersje ramówki. W pierwszej wersji, która się pojawiła jest tak. Na pierwszą połowę jest Alhaithem i Miko. na drugą połowę jest Yoimiya, Kazuha i Kirara. Kirara w obu wersjach jest na drugą połowę od moich lecą też informacje, że Kirara raczej powinna być w drugiej połowie ta nowa postać jest ustawiona tak, jakby miała kończyć aktualizację 3.7. Nie wiem dlaczego to zrealizowali w ten sposób, może żeby ludzie, którzy będą rolowali te. Teraz po Bajżu mieli szansę odłożyć troszkę rolków i zawalczyć więcej. Nie wiem, może to o to chodzi. Jeżeli chodzi o to połączenie Alhightem i Jaemiko, z mojej perspektywy jest nie najgorzej, szczególnie, że są w pierwszej połowie. Będę miał już wtedy tyle roli, żeby zawalczyć o broń dla Jaemiko. Miecz dla a mi nie przeszkadza. Mogę złapać jak najbardziej. Tak, wolałbym miecz kazuchy. Stanowczo bardziej wolałbym miecz kazuchy, ale no, z, mo z mojej strony jest ok, zawalczę, ale, ale szału nie ma. Nie dam więcej roli niż do pierwszego Kagura z Variety. Na tej zasadzie. I to jest pierwsza wersja ramówki od Team China, którą poprawili i kilka godzin później wrzucili zmienioną. I to zmienienie już mi się nie podoba, bo tutaj w pierwszej połowie mamy Alhightama i kazuchę, co jest o tyle dziwne, że oni współdzielą ten sam typ broni. Więc Michojo stara się, znaczy były takie przypadki, że mieliśmy podwójnie tą samą broń, ale starają się jednak rozdzielać, jak są katalysty, to żeby katalisty nie były razem, jak są miecze, to żeby miecze nie były razem. Szczególnie, jeżeli to są postacie, które mają miecze, które mogą funkcjonować jako zamienniki, bo bo jeden i drugi miecz jest dobry dla tej i dla tamtej postaci. Przy czym nie wiem, jak jest dla al i dla Kazuchy, bo miecza al w ogóle nie rozważałem i nie brałem pod uwagę, więc nie analizowałem go. Miecz od Kazuchy, jak najbardziej tak, potrzebuje ze dwie sztuki, to znaczy przygarne ze dwie sztuki. Potrzebuje jedną, przygarne ze dwie, więc tutaj z mojej perspektywy wolałbym, żeby ten Kazucha z Jaemiko wylądował, a nie Kazucha z al co mi całkowicie rozbija plan, bo to by oznaczało, że Jojka Jojmia wraz z Jaemiko będzie w drugiej połowie. Oczywiście z Kirarą, tutaj jest kolejne podkreślenie, że Kirara powinna być w drugiej połowie to z mojej perspektywy jest jedyna kombinacja, która mi nie pasuje. Jeżeli ja, której łuk już posiadam, będzie z Jaimiko, po prostu nie widzę sensu w rolowaniu tutaj. W tym miejscu nie potrzebuję więcej tego łuku, więc z mojej perspektywy to jest deal breaker. Trzymam rolki na Focalors, chyba, że gdzieś jakaś mega kusząca Kokomi będzie po drodze. Z tym, że wydaje mi się, że ta Kokomi teraz mi nie jest aż tak potrzebna, przynajmniej nie przed pojawieniem się Foki, więc jeżeli to będzie prawda, jeżeli to będzie finalna wersja, weźcie tutaj pod uwagę, że Team China podobało to z informacją z aspektu change, czyli, że to może ulec zmianie, to na chwilę obecną oni wierzą, że to jest prawda, ale jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że Michojo to jeszcze poprzesuwa, bo te postacie nie są połączone z rzeczami konkretnymi w grze, może poza Kirarą, które wymagałyby, żeby były w tej, a nie innej kolejności, więc oni zdają sobie sprawę, że to raz, może nie być prawda, a dwa, jeżeli to jest prawda, to jest duże prawdopodobieństwo zmienienia tej prawdy. Moja prawda jest mojsza na tej zasadzie, więc dajcie znać, co wy o tym myślicie. Wygląda na to, że mamy wykrystalizowane cztery postacie, które są z największym prawdopodobieństwem pojawienia się w tej aktualizacji jojka, prawie bankowo tak, jojka na 99%, ja i Miko również. Jeżeli chodzi o kazuchę, to rozmawialiśmy już wcześniej, moi też dawali info, że tu powinien on być. I Alhajtem pasuje, jeżeli myślimy tokiem powracających postaci, które się pojawiały jako nowe w tych aktualizacjach, więc Alhajtem jak najbardziej. Wydaje mi się, że to jest ta czwórka, którą faktycznie dostaniemy, nie wiem jaka będzie kolejność. Jeżeli masz swoje typy, to poproszę o nie na dole w komentarzu oczywiście. I jak już mówimy o aktualizacji 3.7, to leci cała masa screenshotów z eventów, z questów i z całej reszty. I na niektórych z nich widać podwójną kek. Co wygląda tak, jakby ktoś przegrał 50-50 podwójnie dostał, te dwie kek w jednym tempulu. W ostatnich aktualizacjach, zresztą od dłuższego czasu jest tak, że jak Michał ma jakieś postacie i chce użyć placeholdera, to na tych takich testach zamkniętych ja dostaję informację, że jest to robione na modelach wieśniaków, wieśniaczek, modelach, które się zgadzają wzrostem plus, minus i płcią z tym, co powinno być docelowo. A jak już lecimy z elementami fabularnymi, to jest coś, co się pojawia na tych takich testach, na ostatniej prostej, to nowe postacie, które które mają do rzucenia, są zastępowane przez kek, niezmienną kek, więc jak mamy postać krasnalka taką jak yo, -yo no to bohaterowie patrzą niewymownie na kek, tak troszkę... W stronę i kolan bardziej <noise> skalowanie spojrzenia jest do właściwego modelu, a nowa postać zastąpiona jest kek, która jest troszkę wyższa. No, nie jest jakoś wybitnie wysoka, ale troszkę wyższa jest, więc tutaj jest sytuacja taka, że kek również się pojawia i przewija, i prawdopodobnie jest to placeholder na Charlotte. Jeżeli zastanawiacie się, kto tam powinien być, to tam powinna być nowa postać, która docelowo będzie grywalna. Nie w aktualizacji 3.7, będziemy mogli ją poznać, porozmawiać i kiedyś w przyszłości prawdopodobnie po 4.0 będzie to postać grywalna. Bardzo możliwe, bardzo prawdopodobne, że jest to jedna z tych bohaterek, których Liki już mieliśmy jako koncept arty, więc wiemy jak ona wygląda, po prostu nie wiemy, która to z nich powinna być. Mniejsza szansa jest na to, że to jest jedna z postaci, której jeszcze nie widzieliśmy. Bo jeżeli dobrze rozumiem, Charlotte nie jest Liwe, a jest kilka testowanych postaci z Liwe, których wyglądu nie znamy i to mogłaby być ona, ale imię się nie zgadza. Wtedy nie nazwałaby się Charlotte, tylko jakoś inaczej, więc um, tutaj jest. No w sumie tutaj jest ciekawe, jest, jest jak najbardziej dobrze. Przejdźmy do kolejnej rzeczy, która jest. Um... No dobra, może polecimy w tej kolejności, w której mam zanotowanej, bo się zastanawiam, jak to ruszyć. Przeskoczmy na Geo, żeby, żeby powiedzieć troszkę o Crystallize i to w sumie się odwołuje do tego, co dzisiaj się podziało na Discordzie, na spekulacjach, że tam było, że a, tutaj są ruszane nowe rzeczy z Crystallize związane. Co jeżeli zbliża się coś więcej z Crystallize? I Wizu zrobił takie... Dobra, pora wyciągnąć te liki z szafy i powiedzieć o nich parę słów więcej, zanim to się stanie wiedzą popularną albo gdzieś tam wycieknie z innej strony, ale jako, że już jest o tym mowa, no to czuję się z czystym sumieniem, żeby o tym wspominać Więc Wszystko zaczęło się od tego, że jest nowy ekran ładowania z nową podpowiedzią, z nowym typem Elemental Reactions, postać, która odpala, crystallize i pojawiają się kryształy, jest tą, która zapoczątkowuje reakcję, nie ta postać, która podnosi kryształy, więc jeżeli robicie crystallize, załóżmy, z Goro i one wchodzą w reakcję elektro i tak, podnosi je, w, załóżmy, Jaemiko, no to Goro jest tą osobą, która startuje reakcję, a nie Jaemiko, na którą działa ta reakcja i która tą reakcję tak jakby odpala z naszej perspektywy. My widzimy, że to Jaemiko coś tam odpala, a to tak naprawdę Goro, który zapoczątkował Crystallize, stoi za całą reakcją. Więc tutaj poszło stwierdzenie, oni coś planują z Crystallize, mówię wam, pajmo trademark i tutaj... Uff, Kopium I dosłownie coś takiego było, bo to się pojawiło zanim dostaliśmy Dendor, to znaczy ja dostawałem te informacje, jak były pierwsze informacje na temat nasionek, jak one się tam Bloom nazywała, czy bodajże jakoś tak i to wszystko naokoło. Bloom z perspektywy gry, tego jak działa mechanika tego wszystkiego tutaj z, z poziomu silnika, nasionka Blooma funkcjonują dokładnie tak samo jak Crystallize. To jest ten sam rodzaj użycia asetów w grze. Z tym, że z Bloomem mamy kolejne reakcje i rzeczy rozszczepiające się na tam Pyro, Elektro i wchodzimy tutaj w Różne łup- łup- łup. Dup. Jeżeli chodzi o kryształki, one nasycają się żywiołami, mogą dać różne tarcze, ale nic więcej się nie dzieje to coś więcej, co by mogło być, było testowane i jedna z teorii, którą dostałem, że to jest coś, co będzie związane może z Dendro, czyli reakcja Dendro-Geo wcale nie jest związana z reakcją Dendro-Geo, tylko z reakcją Dendro-Crystallize konkretnie. Inna teoria, która wtedy poszła, że wizu-wizu to wygląda jakby to było testowane na daleką przyszłość, nie na Fontaine, tylko na Natlan. Jeżeli chodzi o Natlan, to jeszcze będziemy gadali o czymś innym w przyszłości, tutaj nie będę tego ruszał, zostawię to na moment, kiedy nie będzie nic ciekawego do powiedzenia, czyli pod koniec aktualizacji tej jest zapewne. Wracając do Crystallize i bardzo możliwego Natlana, o którym powiemy słów parę więcej. To, co było testowane, było mi przekazane konkretnie w ten sposób, że energia elektro przeskakuje między kryształami stworzonymi właśnie z Crystallize i przeskakuje między nimi, co zwiększa zasięg kopnięć prądem wroga. Więc jeżeli macie elektro w wodzie i są kryształki, to po tych kryształkach to elektro skacze znacznie dalej i ma znacznie większy zasięg trafienia od kryształka niż normalnie od samej wody, tylko w tym miejscu, gdzie elektro jest, no to jest to nasycenie elektro, a jeżeli chodzi o to on konkretnie wali w stronę innego kryształka, albo przeciwnika. Dostałem dwie informacje. Jedna to jest właśnie Elektro, którą wam wspomniałem teraz, a druga to jest Pyro, że kryształki naładowane energią Pyro dają drobne obrażenia Pyro naokoło siebie. Wygląda to tak, jakby testowali Elektro i Pyro w tym samym momencie, kiedy testowali Hyperbloom i Burgeon. Robili te tak, Hyper Bloom i Burgeon, to się zwie? Ech, jeżeli chodzi o. Ech. Korzystam z nasionek, nie pamiętam tych nazw, one są durne i nie trzymają mi się w głowy w ogóle, ale jak macie nasionka i Elektro działanie z nimi, albo macie nasionko i pyro działanie z nimi, to tutaj było w tym samym momencie testowane. Macie kryształki i elektro działanie z nimi, macie kryształki i pyro działanie z nimi. Nie dostałem nic więcej, nic innego. Nie było żadnego hydro w tym wydaniu, nie było żadnego kraju w tym wydaniu, nie było nic innego, co by reagowało, więc dostałem to jako wizu, wizu, jest coś takiego. Nie wiemy, co z tym się dzieje, nie wiemy, czy to ma związek z dendro, na przykład, jeżeli kryształki te pojawiają się, spawnują się w przestrzeni dendro, no to to wtedy działa, czy chodzi o coś innego. Nie wiemy, wiemy tyle, że taka mechanika była. Testowana, widzieliśmy fragmenty tego i przekazujemy Ci tak, jak jest. To było z perspektywy ludzi, którzy jeszcze wtedy nie wiedzieli, jak dendro działa, nie wiedzieli, co jest dendro grane bo to było zanim dostaliśmy sumeru to było w tym momencie kiedy zaraz miały ruszać serwery do aktualizacji 3.0 Kiedy ja wam opowiadałem na odcinku, że ludzie, ludzie, ludzie Dendro jest już w grze, ale go jeszcze nie ma, że są momenty, w których powinny się pojawiać jakieś cuśki i ich nie widać, ale widać, że tu jest obiekt, ale go nie ma, bo nie ma tego asetu w grze. Nie było nasionek, które się powinny były pojawiać. Nie wiem, czy pamiętacie ten odcinek, to było takie biegałem po wyspie i jej ej, ej! Spawnią się różne dziwne rzeczy, które się nie powinny spawnić. Ich nie ma, ale widzimy, że tutaj coś jest, jest interakcja z tym, nie wchodzimy w reakcję, bo tej. Reakcji w grze jeszcze nie ma, nie byliśmy w stanie Hyper wywołać, na przykład. Więc tutaj jest sytuacja taka, że oprócz tych informacji, dostawałem jeszcze informacje o kryształkach, informacje, które teraz wam wrzucam, bo no, Motoka, Motoka mnie sprowokowała. Jej wina, w razie czego jakiekolwiek konsekwencje wyciągać od Motoki. Oprócz tego mam dla was ratę, bo wczoraj strzeliłem strasznego Babola mówiąc na temat awatarków, że tutaj będziemy mogli wstawić awatarki test kart. Dostałem od Simona informację, że wizu, wizu, patrzaj, ale śmieszne, i dostałem dwie informacje razem i jedno info, że to jest fake, oczywiście. To info odnosiło się do obu informacji, mój mózg zakumował jakby to było info do pierwszej informacji, więc tą drugą przeczytałem z pełnym zaciekawieniem, kiedy robiliśmy research na temat Queen Jing, czyli to, o czym wam mówiłem wczoraj, tej jednej postaci, która mogłaby się pojawić tam. Pani ogrodnik pracującej dla chi itd. i tak dalej, i tak dalej, więc to był moment, kiedy rozgryzaliśmy totalnie, czemu to jest, jak, skąd to się bierze, i że to jest fake. Faktycznie do tego doszliśmy, więc mój mózg totalnie przeskipował informację i weryfikację tych danych na temat Awatarka. To jest nieprawda, przepraszam, mój błąd. Dostałem to z informacją, że to jest nieprawda. Ja jakoś przełknąłem to i przeleciałem nad tym, jakby whatever, whatever, dodałem to do scenariusza, błędnie sobie notując, bo mój mózg w ogóle nie kliknął tego, że to jest nieprawda, chociaż było mi to napisane wprost. Jeżeli chodzi o to, co się działo przy okazji, no to mieliście wczoraj na odcinku, robiliśmy totalnie dziki research na kilka stron, bo ludzie się rzucili na tą Queen Jing, myśląc, że tutaj coś może być, gdzie też była informacja bardzo łatwo dostępna, że, że to jest fake. Ale jako, że to się zgadza z kilkoma rzeczami, bardzo mocno zliłe. Dzisiaj wspominałem, że coś zliłe powinno być, a jeszcze nie mamy. Modeli, nie wiemy, jak to powinno wyglądać. Zresztą imion też za bardzo nie mieliśmy, więc ludzie tutaj polecieli z myślą, że dorwaliśmy się do czegoś fajnego, przy czym nie dorwaliśmy się do niczego. Oprócz tego ludziska, Crystal Fanary Dwojeczka wciąż trwa. Jeżeli chcecie zobaczyć, co tam się dzieje na kolejnych etapach rozgrywki ukresków kowców, to zapraszam na dole link w przypiętym komentarzu do Facebooka. Jest. Dzisiejsza miejscówka została podesłana przez użytkownika chyba użytkowniczkę Nikiem z Zemila. Pozdrawiam cię mocno i serdecznie. Jesteś awesome! I tutaj widoczki są bardzo, bardzo, bardzo czaderskie. Niezależnie od pory dnia, ja tu to bym nawet usiadł sobie na jakiegoś kapucina Pamiętajcie, że wciąż trwa daily check-in web event jeżeli otaczacie wszystko od początku miesiąca To dziś powinien być ostatni dzień z primogamami Bo dnia 4, 11 i 18 powinny na was czekać trzy paczki z primogamami Po 20 w każdej, łącznie 60 tak jakby Jedno dodatkowe daily Nie zapomnijcie również wbić do plecaka do zakładki z gadżetami Żeby sprawdzić jak długi cooldown pozostał wam na parametryk transformerze W moim przypadku są to 3 dni I korzystając z okazji chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym Jesteście fantastyczni Dziękuję Wam za Wasz wkład w ten kanał. Jesteście osą, awesome. Dziękuję za to, że oglądacie, że bywacie, że zostawiacie łapki, zostawiacie komentarze. Bardzo, bardzo mi to pomaga, bo ten kanał stoi Waszą aktywnością. Więc jak jesteście, zostawiacie komentarz, zostawiacie łapkę. To dziękuję Wam i jesteście fantastyczni. Plus, Lisi magowie, Wasza magia jest potężna i jesteście osą, awesome. Lisi arcy magowie, Jesteście arcy potężni ze swoją magią. Jesteście arcy osom. Awesome. Arcy dziękuję Wam za to, że jesteście. I Lisi twitter nauci twitter, dziękuję Wam za to, że jesteście. Jesteście twitter osom. Awesome. Wasza magia jest twitter potężna i widzimy się bankowo już na twiczu. Jutro będziemy składali te wszystkie rzeczy, które od tygodni stoją u mnie w pokoju. Gigantyczną obudowę, chłodzenie, cieczą, nie cieczą. Te wszystkie cuda nie widzę, te wszystkie mega rzeczy, o których wam opowiadałem, czasem pokazywałem pudełka na, na tym. To. to jutro będziemy brali prawie 20 kafli w łapki, ustawiali na jakimś stoliku za mną. Może ja tu sobie będę grał i gadał z wami, a z tyłu Loro będzie. cisnął Tak, jutro jest środa. Jak jutro jest środa, to to jutro będzie miało miejsce. Noice. I to już jest wszystko, co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane, więc życzę Wam miłego dnia. Dobrego dobry, Jodzonka, świetnych pięciogwiazdkowych roli, niech Bożek RNG wam sprzyja, widzimy się przy najbliższej okazji, która powinna się nadarzyć już jutro dwukrotnie. Miłego do następnego i hej! No so Nie mam teraz dywanu pod sobą i jeżdżę jak szalenie, lekko ruszę i tak je! orbitowanie bez cukru.